Witam Państwa serdecznie. Proszę już o ciszę. Proszę o wyłączenie telefonów komórkowych bądź wyciszenie. Otwieram obrady 17 sesji Rady Miasta Dębi. W imieniu radnych i własnym witam burmistrz Miasta Dębi panią Bartę Siedlecką wraz z pracownikami, dyrektorów placówek oświatowych, przewodniczących i wiceprzewodniczących zarządów osiedli i pozostałych gości. Zamykam punkt pierwszy. Przystępujemy do punktu drugiego. Sprawdzenie obecności. Proszę radnych o zalogowanie się do systemu infosesja i potwierdzenie obecności. Wywiązać. Stąd moja prośba, aby do porządku obrad wprowadzić projekt
mniejszych wad. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, będziemy teraz głosować wniosek Pani Burmistrz o wprowadzenie do porządku obrad sesji jako punkt 7b projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ryckiego na dofinansowanie zakupów inwestycji dla szpitala powiatowego w Rykach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, który przed chwilą przeczytałem, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przeczytam w tej chwili porządek obrad już z przegłosowanym wnioskiem, który za chwilę poddamy pod głosowanie. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, sprawdzenie obecności. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, informacja o pracach przewodniczącego rady i burmistrza miasta w okresie między sesjami. Punkt piąty, sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. Punkt szósty, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Dęblin w roku szkolnym 2018-2019. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach. Podpunkt A. Wyboru ławnika na kadencję 2020-2023. Podpunkt B. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu ryckiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla szpitala powiatowego w Rykach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podpunkt C. Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta Dęblin na 2019 rok. Podpunkt D. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podpunkt E. Wyrażenie zgody na nabycie działki nr 381 położonej w Dęblinie obręb 0007 Michalinów przy ulicy Żeromskiego. Podpunkt F. Sprzedaży lokali użytkowych w budynku usługowym położonym w Dęblinie osiedle Wiślana 33 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2842 łamane przez 22. Podpunkt G. Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych numer 1, 2, 3, 5 i 6 w budynku usługowym położonym w Dęblinie osiedla Wiślana 33 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2842 przez 22. Podpunkt H. Sprzedaży działki nr 2630 łamane przez 2 położonej w Dęblinie obręb 0001 Dęblin przy ulicy Skarżyńskiego. Podpunkt I. Zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie. Podpunkt J. Przystąpienia do procedury zmian granic administracyjnych miasta Dęblin oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Podpunkt K. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Punkt 8. Informacja przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w okresie złożonych oświadczeń majątkowych. Punkt 9. Zatwierdzenie protokołu z 16 sesji Rady Miasta. Punkt 10. Zamknięcie sesji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Zamykam punkt 3. Przystępujemy do punktu 4. Informacja o pracach przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. Jednak przed informacją bardzo proszę Panią Burmistrz o wręczenie nagrody. Państwo radni, szanowni goście, bardzo proszę pana przewodniczącego tutaj obok, bardzo proszę, bo mamy zaszczyt dzisiaj wzorem naszej tradycji w tej wprowadzonej ostatniej kadencji wyróżnić naszego ucznia zespołu szkół, tym razem zespołu szkół numer 5. Zapraszamy cię serdecznie za wybitne osiągnięcia. I tak.
Pan Krystian Barowny, uczeń klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie. Z okazji zdobycia tytułu laureata drugiego miejsca w grupie Master w ogólnopolskich szkolnych mistrzostwach w programowaniu pragniemy serdecznie pogratulować zdobytego osiągnięcia. Uzyskanie tytułu laureata jest niebywałym zaszczytem, jak również osobistym sukcesem i motywacją do dalszych wyzwań edukacyjnych. Wiemy, że otrzymanie tego wyróżnienia jest wynikiem ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń. Wyrażamy swoje uznanie i dziękujemy za to, że Twoje umiejętności i zaangażowanie przynoszą chlubę zarówno Twoim rodzicom, Szkole Podstawowej nr 5 w Dęblinie, ale również naszemu miastu. Życzymy Ci, aby wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy zaowocował kolejnymi sukcesami edukacyjnymi, a wszelkie działania podejmowane przez Ciebie wybory pozwalały czerpać z życia co najlepsze. Krystianie, gratuluję Ci bardzo. Bardzo proszę o brawo. Państwo, pozwólcie, że wręczymy Państwu taki list okolicznościowy, gratulacyjny. To wszystko, co jest w nim zawarte, w jego treści są naszymi szczerymi wyrazami szacunku dla Państwa. Ale przytoczę tylko taki cytat, który będzie zwieńczeniem, myślę, Państwa pracy nad swoim wspaniałym synem. Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień poza siebie, przebija góry, a nad przepaściami przesuwa nos. Gratulujemy tak wspaniałego syna. Dziękuję bardzo. Skorzystać z Państwa wizerunku bardzo będziemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy też dyrekcji szkoły, że pilnowała takich sukcesów. Dziękuję pani dyrektor. Ja tylko oczywiście dodam do życzeń pani burmistrz i pana przewodniczącego jak najbardziej się przyłączam. Jest to dla nas duma niewątpliwie i życzymy również sukcesów i gratuluję również państwu takiego syna. A tobie życzę oczywiście wielu sukcesów. Będziemy trzymać kciuki i tak dalej. Dziękuję bardzo. Teraz ja sobie pozwolę zabrać głos. Krótkie sprawozdanie z mojej pracy od 30 września. 3 października brałem udział w inauguracji roku akademickiego 2019-2020 w lotnicie z Akademii Wojskowej. 11 października odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Problematyki Społecznej poświęcone sprawom bieżącym funkcjonowania SPZOS w Dęblinie. 14 października brałem udział w uroczystym apelu z okazji święta 4 skrzydła lotnictwa szkolnego na placu przed pomnikiem bohaterskim lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orlów. Również 14 października odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2. 16 października brałem udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Dęblinie. Również 16 października w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się spotkanie pod tytułem Lotnicze Świadectwa Wizyt Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej. Również 16 października odbyło się uroczystość rozdania stypendiów imienia Jana Pawła II w Szkole Podstawowej nr 4 i w Szkole Podstawowej nr 2. 28 października odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miasta w celu zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Burmistrz o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Szanowni Przewodniczący Zarządu Osiedla, Szanowni Goście. Tak, dziękujemy Państwu za obecność. Dziękujemy. Jeszcze raz gratulujemy. Okres pracy między sesjami wygląda następująco. 1 października w Urzędzie Miasta Dęblin odbyło się spotkanie mieszkańców miasta z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w sprawie programu Mój Prąd, Czyste Powietrze.
2 października w Wojewódzkim Urzędzie w Lublinie podpisałam z wojewodą lubelskim umowę na dofinansowanie zadania budowa dróg w chodniku w osiedlu Jagiellońskie, 3 etap. 3 października w Urzędzie Miasta odbyło się podsumowanie audytu z zakresu RODO przeprowadzonego przez wybraną do czynności wystację przyjmowaną firmę. W tym samym dniu uczestniczyłam w uroczystej inauguracji rozwoju akademickiego lotniczej Akademii Wojskowej. 6 października brałam udział w uroczystej konsekracji kościoła pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie. 10 października odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników MZGK spółka ZO w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 11 października odbyło się przekazanie placu budowy zadania termomodernizacja SWZOS w Dęblinie. Również 11 października brałam udział w spotkaniu ze wspólnotą punktową w Stężycy w sprawie wykupu działki pod budowę przepompowni na osiedlu Michalikon. Uzgodniliśmy, że akt notarialny zostanie zawarty w tym roku. 11 października brałam też udział w posiedzeniu pierwszej Rady Społecznej SWZOS w Dęblinie w tej kadencji oraz w posiedzeniu Komisji Zdrowia Rady Miasta w Dęblinie. 12 października uczestniczyłam w wernisażu wystawy rzeźby Mariusza Maliemskiego organizowanej w Miejskim Domu Kultury pod tytułem Droga. 13 października odbył się w Dęblinie ogólnopolski zjazd motocyklowy z okazji zakończenia sezonu motocyklowego zwieńczony przejazdem na Wyspę Wisła. W wydarzeniu brał udział ponad 1000 motocykli z całej Polski. 14 października brałam udział w uroczystym apelu z okazji święta 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego pod pomnikiem bohaterskich lotników dęblińskich szkół Orlon oraz w miejskich uroczystościach Święta Edukacji Narodowej zorganizowanego w tym roku w Szkole Podstawowej nr 2. Bardzo serdecznie Pani Dyrektor dziękuję. Proszę Państwa, tego samego dnia, czyli 14 października, odbyło się też przekazanie placu budowy zadania termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Dęblinie. 15 października uczestniczyłam w święcie Dnia Edukacji, w święcie Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 4. Również dziękuję Pani Dyrektor, bardzo ładnie zorganizowane święto. I 16 października wręczyłam młodzieży stypendię Jana Pawła II w Szkole Podstawowej nr 4, w Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W tym dniu uczestniczyłam też w Święcie Edukacji Narodowej SSW w Dęblinie, za co serdecznie zaproszenie Pani Dyrektor dziękuję. 18 października Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach dokonała podsumowania alertu ekologiczno-zdrowotnego. Miasto Dęblin reprezentował naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Pan Marcin Daniel oraz sekretarz miasta Pani Anna Wojtyłowa. W dniu 21 października w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej oraz inwestora w sprawie rozważenia możliwości przeprowadzenia eksperymentalnych działań związanych z mineralizacją odpadów komunalnych z terenu Dęblina w nowoczesnej instalacji zamontowanej przez inwestora na zlokalizowanej na działce wskazanej przez miasto. Eksperyment miałby na celu dowieść, że taki rodzaj utylizacji odpadów nie wpływa negatywnie na środowisko, nie wytwarza dodatkową energię elektryczną oraz ciepło, którym można by zasilać lokalną ciepłownię, a także korzystnie wpłynie na ceny za gospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Dęblin. 23 października odbyło się ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dęblinie. Miasto reprezentowało naczelnik Wydziału Oświaty Pani Agnieszka Krasiak-Jegoszewska. W dniu 24 października odbyło się pasowanie na ucznia klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 4 oraz 10-lecie klubu seniora bliżej siebie, w którym brałam czynny udział. 25 października brałam udział w walnym zebraniu LGD w Rykach, zaś 26 października uczestniczyłam w uroczystości 15-lecia działalności pierwszej dęblińskiej drużyny harcerzy Parasol. W tym czasie uczestniczyłam w ramach tej uroczystości we mszy świętej wezwaniem świętego Piusa V w Dęblinie. 28 października brałam udział w posiedzeniu Komisji Rady Miasta opiniujących materiały na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4. Przystępujemy do punktu 5. Sprawy różne wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. I powiem, że w tym punkcie mogą zabrać głos wszyscy obecni na sali. Zgodnie z przepisami prawa nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na wolne wnioski zgłoszone w formie ustnej. Możecie Państwo je złożyć w formie pisemnej. Wtedy odpowiedź pisemna zostanie udzielona zgodnie z
przepisami. Proszę o zapisywanie się. Zaczęły jeździć pociągi przez Dublin. W związku z tym jest brak punktu informacyjnego, a także biletomat, który jest na stacji, nie obsługuje wszystkich pociągów. Zwłaszcza starsi mieszkańcy Dublina mają z tym problem i prosili mnie, żebym zgłosiła właśnie tą interwencję z prośbą o taką interwencję burmistrza miasta, bo ponoć jeżeli burmistrz sam nie zwróci się do tego do kolei naszej, to po prostu kasy u nas na linii nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani Papis. Pani burmistrz, panie przewodniczący, szanowni radni. Chciałabym w imieniu mieszkańców osiedla Lotnisko serdecznie podziękować pani burmistrz za uruchomienie dodatkowych, bezpłatnych kursów autobusu numer 31 w dniu 1 listopada. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Kuchowski. Wysoka Rada, pani burmistrz, szanowni państwo. Kilka spraw. Jedna sprawa zgłaszana przez mieszkańców, którzy już korzystają z tego sobie nieodbranej inwestycji wzdłuż ulicy Tysiąclecia. Tam powstała droga rowerowa wzdłuż tej ulicy. No i oni są zaskoczeni, że po prostu jakość tej drogi jest już taka słaba na samym początku przy oddaniu inwestycji, bo zauważyli, że są nierówności. Ja specjalnie jeździłem kilka razy tam wtedy rowerem, też stwierdziłem, no, że nie jest tak jak na ulicy obok. Na ulicy obok asfalt jest równiutki. Ja nie wiem, czy ta firma nie miała sprzętu odpowiedniego, ale przy odbiorze wydaje mi się, że my jako współinwestor, bo dołożyliśmy potężne pieniądze do tej inwestycji, powinniśmy zwrócić uwagę co do jakości, bo ten stan według mojej takiej oceny praktycznej będzie się pogłębiał, czyli będzie dochodziło do tego, że w tych miejscach, gdzie jest zagłębienie, będą powstały coraz niżej i po prostu może być tak, że ta ścieżka będzie niebezpieczna dla rowerzystów i będzie powodować po prostu, że trzeba będzie patrzeć się pod koło. To jest jedna sprawa. Druga sprawa odnośnie szpitala, tej uchwały. Nie wiem, jaka jest procedura u nas w Radzie Miasta odnośnie przedstawiania spraw. Bo z tego, co się zdążyłem się zorientować, ostatnio po komisji, po 28, była taka sytuacja, że był punkt sprawy różne. W tych sprawach różnych, poza tymi sprawami, które były poruszone, nie było nic więcej poruszone. Ale po sesji padła taka propozycja, znaczy po komisji propozycja przy wyłączonej kamerze, żeby pozostać. Ja pozostałem. No ale zamiast jakiegoś tam przedstawienia sprawy zaczęły się jakieś rozmowy między osobami. No więc pytałem się przewodniczącego, czy to wszystko jest. Utrzymałem odpowiedź, że już wszystko, więc pożegnałem się i poszedłem. Okazuje się, że ta sprawa była poruszona później następnie. Radni, którzy byli jeszcze zawracani z korytarza, no mnie już nikt nie zawrócił, no mi nie zadzwonił, nie powiedział, że coś jest omawiane. Ale moim zdaniem, panie przewodniczący, nie powinno być takich spraw. Wszystkie sprawy, które padają na w tym gronie powinny być w przyłączonej kamerze i w ramach komisji. Po to właśnie są komisje, po to są posiedzenia nasze, żeby mieszkańcy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Bo ta sprawa nie, przecież to nie do ukrycia, jest uchwała, to naprawdę nie mam czego się wstydzić, powinno być, a taka sytuacja, kiedy mnie się zbywa z tej sali, po to, żeby ja sobie poszedł, nie słuchał, ja nie wiem, czy ja przeszkadzam komuś. No jestem wybranym radnym i uważam, że w każdej sytuacji powinienem być dopuszczony do tego, że przynajmniej wysłucham informacji, chociaż teraz mi się odbiera prawo zabierania głosu. Były takie sytuacje. W związku z czym apeluję do pana przewodniczącego, abyśmy nie czynili w ten sposób, tylko po prostu to wszystko w ramach posiedzenia komisji nagrywanego powinno być poruszane. Następna sytuacja. W czasie posiedzenia tej komisji 28 była taka sprawa, że akurat byłem świadkiem posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Samorządu Porządku Publicznego, która u nas opiniuje m.in. sprawy przyznawania mieszkań.
No i pani burmistrz zwróciła się do tej komisji o zaopiniowanie jej wniosku. Z tego co orientuję się, wniosek chyba jest wiążący dla pani burmistrz, opinia ta jest wiążąca i wniosek do tego typu, że tak w pokrótce powiem państwu, żeby wszyscy wiedzieli, bo jest sprawa dosyć taka dla mnie bulwersująca. Mamy listę oczekujących na mieszkanie. Niektóre osoby na tej liście oczekujących są od kilkunastu lat oczekują na przydział mieszkania komunalnego. Mają bardzo trudną sytuację, bo jeśli nie mają trudnej sytuacji, to na tej liście nie są. No i doszło do takiej sytuacji, że jedna z rodzin, która była na szóstej pozycji, w związku z tym, że mieszkanie ma orzeczony status, tak jakby już po wyroku komorniczym jest, trzeba płacić odszkodowanie za to, że ta osoba dalej tam mieszka w spółdzielni mieszkaniowej, no jest ponoszona pewna opłata na rzecz tej osoby. Ale ona jest dopiero szósta na liście, a pozostałych pięć rodzin, które oczekują od wielu lat, nie rozpatrując tej sprawy z nimi, nie rozmawiając, w jakiej sytuacji oni są, po prostu się podejmuje przy głosowaniu wniosek, żeby zaopiniować pozytywnie ten wniosek, nie pytając się, jak na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda. Przecież te po kolei sześć osób mają większe prawo, pięć, przepraszam, osób oczekujących, większe prawo od tej szóstej osoby, bo one dłużej oczekują i powinny być przynajmniej porozmawiane z nimi i wytłumaczone, dlaczego komisja taką decyzję podejmuje. No, ja nie wyobrażam sobie, że będziemy się tak postępować, dlatego zwracam się z wnioskiem do pana przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Samorządu Porządku Publicznego, aby zawsze przy takiej sytuacji, kiedy jest rozpatrywana poza kolejnością przydział lokalu, zawsze się zapytać tych wcześniejszych, co oni na to mają do powiedzenia, w jakiej są sytuacji, czy oni na przykład da się na głowę nie wali, czy im się nie leje, bo to, że ktoś nam płaci parę złotych więcej, to my naprawdę nie jesteśmy skarbonką, jak powiedziałem na komisji. Nie jesteśmy skarbonką tutaj, nie możemy tylko przez pryzmat pieniędzy się patrzeć, tylko się musimy patrzeć jak ludzie, rozpatrywać każdą sytuację. A to dla zawsze chodziło o to bezdusznie po prostu, czy podnosimy ręce, nie znając konkretnej sprawy. Uważam, że my jako radni powinniśmy mieć więcej poczucia takiej właśnie wrażliwości społecznej i takiego sumienia, powinna skruszać sumienie, dopiero potem można podejmować decyzje, wyważając wszystkie za i przeciw, a nie tylko mając informacje z jednej strony. I ostatnia sprawa. Myślałem, że no nie będę jej poruszał, bo taka informacja się pojawi w głosie. Jakby tutaj pani burmistrz miała informację swoją za ten cały czas od ostatniej sesji. No niestety nie było tej informacji. Mieliśmy też posiedzenie komisji, na którym była przedstawiona sprawa informacja oświatowa, a akurat dzisiaj dobry termin jest, bo ta informacja jest za rok poprzedni szkolny, a tutaj sytuacja wydarzyła się w tym roku szkolnym, w ostatnim miesiącu, afera na całą Polskę. Afera na całą Polskę i tak naprawdę wszyscy chyba wiedzą, że chodzi o ankietę ZSO i tak naprawdę jak do dnia dzisiejszego, nie wiem, nikt z mieszkańców nie wie, dlatego mnie prosili o to, żeby to poruszyć, jak ta sytuacja w ogóle jest od strony tych drugiej. No bo znamy sytuację z mediów, znamy sytuację od rodziców, bo się pytali w mediach, ale nie wiemy, skąd ona się wzięła ta sytuacja i jak została zakończona. Ja rozumiem, że pani dyrektor jest nową osobą na tym stanowisku, pani naczelnik jest nową osobą na tym stanowisku, ale mamy panią burmistrz, na drugiej kadencji już jest, jest prawnikiem, powinna wiedzieć, że brak informacji jest gorszy tak naprawdę od informacji złej. Bo ludzie różne plotki sobie zaczynają opowiadać i różne historie krążyć. Ja uważam, że powinniśmy wydać oświadczenie podpisane właśnie przez organ prowadzący oraz panią dyrektor, jak ta sprawa, skąd ona się wzięła, dlaczego tak zostało to zrobione, co było złe, gdzie naruszone zostało prawo, jak ona jest zakończona, żeby mieszkańcy byli spokojni, że my wyciągamy po takiej historii wnioski. Ja rozumiem, że może być upadek przy pracy. Każdy jest człowiekiem, każdy się może pomylić, ale to, że to nie jest zakończone, że pani dyrektor, osoba odpowiedzialna w szkole za kontakty z mediami, nie wypowiada się, bo to jest dla mnie sytuacja niezrozumiała, bo według mnie to jest publiczna instytucja. Pani dostaje pieniądze od nas, od naszych mieszkańców, za swoją pracę i powinna pani w ramach swoich obowiązków wypowiadać się na ten temat, bo tak czy inaczej pani za to jest odpowiedzialną osobą i powinna pani odpowiedzialność, uderzyć się w piersi i powiedzieć, że tak, więcej tego nie będziemy robili, bo ludzie na przykład się pytają mnie, a co się stało z tymi ankietami? Ja nie wiem co powiedzieć. Nie wiem co powiedzieć. Czy one są zniszczone, czy nie są zniszczone? Bo to, że będą zniszczone, to była jedna zapowiedź, ale z drugiej strony, czy one są zniszczone i co się dalej stało? Mam nadzieję, że zostanie po tej sesji takie oświadczenie opublikowane na stronie miasta oraz na stronie szkoły, żeby uspokoić wszystkich rodziców. Tyle, dziękuję bardzo. Chwilę proszę bardzo, pan radny Wojtyś. Szanowny Rady, pani burmistrz. Ja wnioskuję o zmianę organizacji ruchu polegającą na zmianie znaku poziomego linia podwójna ciągła, znak poziomy linia przerywana. Na ulicy 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Obradową do skrzyżowania z ulicą Gnowarską. Tam jest bardzo ciasna zabudowa dwustronna, a ciąg dla pieszych jest tylko po jednej stronie.
i mieszkańcy tych posesji, te posesje są tak małe, że nie mają możliwości parkowania na własnych podwórkach samochodów i parkują przy krawężniku drogi. Natomiast stylicka drogówka sobie to upodobała. No i wszyscy dostają mandaty za parkowanie. Także prosiłbym o skierowanie tego wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jakubi. Panie przewodniczący, pani burmistrz, szanowni państwo. Ja mam tutaj dwa wnioski, ale chciałbym przed tymi wnioskami tutaj złożyć podziękowanie przewodniczącemu Zarządu Wspólnoty Rycice, panu Jerzemu Jakubikowi, pani przewodniczącej Zarządu Osiedla Rycice Bożenie Lesisz, radnemu Grobel Problemu Mieczysławowi, no i wszystkim mieszkańcom Rycic ulicy Starej za wyrównanie tego terenu, tych dziur, które były. Wygląda to całkiem przyzwoicie, także tutaj bardzo dziękuję za włożoną bardzo dużą pracę. Pierwszy taki wniosek, tutaj mieszkańcy do mnie się zgłosili, osiedla, problemy z oznakowaniem pionowym ulic, no niektóre są w takim już trochę złym stanie technicznym, ale głównie chodzi o to, że po dużych wiatrach są niektóre znaki poprzekręcane, pochylone, więc bardzo bym prosił tutaj dokonać takiego przeglądu na osiedlu Rycice i Michalinów i jeżeli są ewentualne braki lub no, wymagają poprawy te znaki, bardzo bym prosił o zrobienie tego. Tutaj również mieszkańcy zwrócili się do mnie z takimi następującymi pytaniami i chciałbym tutaj, chodzi o Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębinie, o informację, ile wodomierzy wymieniono w roku 2018 i 2019, ile takich wodomierzy aktualnie jest powyżej 5-10 lat. I tutaj jeszcze taka jedna sprawa, jeżeli chodzi o zakończenia pierścieniowe wodociągów, kiedy takie te zakończenia były płukane, jaka powinna być częstotliwość płukania tych wodociągów. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja sobie pozwolę wziąć głos. Ja chciałbym złożyć wniosek, znaczy na piśmie czasami do biura, to jest wniosek wspólny pana radnego Jakubika, pana radnego Świetlińskiego i mój o wystąpienie do zarządcy drogi krajowej 48. Powiemy, że będzie ona remontowana. Chodzi o poszerzenie wyjazdu spod sklepu Kaufland, bo tam często się korkuje, tam jest sygnalizacja świetlna i przy zapaleniu warunkowego światła do jazdy w prawo, zielonej strzałki, często tam się, w sumie sygnalizacja jest przewidziana dla dwóch pasów ruchu, a jest bardzo wąski wyjazd, także tu można by przy okazji to poprawić. Druga sprawa, chciałbym się odnieść tu do wypowiedzi pana Kochowskiego. Jak było posiedzenie komisji, się spotkaliśmy później, ja nie miałem projektu uchwały, także takie swoje przemyślenia, to myślę, że to nie miałem projektu uchwały ani propozycji, także trudno mi się odnieść do pańskiej tutaj dalszej wypowiedzi, skąd te dywagacje. Inna sprawa, skoro już pan przypomniał, nikt panu głosu, że tak powiem, panu ust nie zamyka, jedna była sytuacja, kiedy był panu głos nieudzielony, wyjaśniliśmy to sobie, prawda, po sesji i z jednym czynników był czas, ale proponuję sobie przypomnieć poprzednie kadencje i myślę, że takich zdarzeń było dużo więcej. Jest tu parę osób, których pan, myślę, że prawie bez powodu, można powiedzieć, nie udzielał głosu. Łącznie był incydent z nieudzieleniem głosu dla pani burmistrz. Także proponuję troszeczkę wrócić. Dziękuję bardzo. Czy pani burmistrz chciałaby się odnieść do zgłoszonych spraw, wniosków? Szanowni państwo, myślę, że wkrótce, jak zawsze, bo oczywiście petycją jest kilka, udzielamy odpowiedzi na piśmie. Tutaj jeśli chodzi o panią, o wniosek pani Czarneckiej, prośbę o interwencję w sprawie otwarcia kasy biletowej, bo argumentem było to, iż biletowanie nie obsługuje wszystkich linii, tak, komunikacyjnych. Bo sądzę, że nie będzie łatwo nam o kasę, o skuteczne przywrócenie kasy starać się. Natomiast na pewno jeżeli ten bankomat czy biletomat nie obsługuje wszystkich pociągów, to na pewno na to należy zwrócić uwagę. No, oczywiście przy okazji możemy zapytać, jakie mamy szanse na przywrócenie kasy biletowej. Jeśli chodzi o pani Papis, to było podziękowanie.
myślał, że będzie służyła ta dodatkowa komunikacja mieszkańcom nie tylko osiedla Żółwisko i również innych osiedli. Wiem, że dodatkowa linia darmowa cieszyła się powodzeniem w tamtym roku, dlatego postaram się powtórzyć właśnie tą czynność i to zamówienie. Jeśli chodzi o pana radnego Kochowskiego, jeżeli będzie odbierana ulica Tysiąclecia, zaprosimy pana radnego Kochowskiego, aby też swoje uwagi wszystkie, które dzisiaj wypowiedział w stosunku do inwestora na odbiór końcowy. W stosunku do inwestora wyartykułował, do mnie nikt nie zwracał się z taką prośbą i z takimi zastrzeżeniami. W związku z tym jedynym odbiorcą do kwestionowania prawidłowości drogi jest pan radny i pana radnego powiadomimy o odbiorze końcowym. Sprawa dotycząca szpitala. Rzeczywiście nie było przygotowanego projektu uchwały i nie było podstaw, aby poruszać ten temat na komisjach, które były zwołane celem zaopiniowania projektu uchwały na dzisiejszą sesję. Projekt uchwały pojawił się dopiero dzisiaj i dzisiaj będzie procedowany i będzie okazja wypowiedzieć się na temat tego projektu. Jeśli chodzi o komisję gospodarczą, to była kwestia tak o zaplanowaniu przyjęcia mieszkania. Szanowni Państwo, są czasami takie sytuacje... Pani Komisarz, to nie był do Pani wniosek, to był do Przewodniczącego Komisji Gospodarki. Bardzo proszę, ale mój wniosek był do Przewodniczącego i tu uważam za stosowne, aby w pewnym sposób usprawiedliwić siebie i komisję, bo mój wniosek wyraźnie dotyczy przyporządkowania czy przydzielenia mieszkania konkretnej osobie, ponieważ ja nie zwracam się na zasadzie takiej, że losuję sobie osobę jako urząd do przydziału, tylko kieruję się pewnymi przesłankami i względami. Po pierwsze, są to albo względy dotyczące trudnej sytuacji mieszkaniowej danej osoby, albo jeżeli takiej nie ma na liście, to musimy kierować się tym, jako organ wykonawczy, państwa jako organ uchwałodawczy, również oszczędnościami. My płacimy za tą osobę bardzo duże odszkodowanie, jedno z największych odszkodowań do Agencji Mienia Wojskowego. I wiedząc o tym, ja mam rozeznanie mniej więcej, w jakiej sytuacji znajdują się osoby oczekujące na liście, ponieważ zawsze w poniedziałek taką grupę osób mam. I wiem, że zawsze, jeżeli na liście znajdują się osoby, którym się wali dach nad głową albo nie mają w ogóle zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych, to one pierwsze są wykazywane do przydziału. Ale jeżeli takich sytuacji nie ma, to należy też brać pod uwagę rozwiązania ekonomiczne. I w tym wypadku dlatego zawnioskowałam do Komisji Gospodarki Komunalnej o taką kolejność, a nie inną. Natomiast myślę, że pan przewodniczący odpowie na piśmie odnośnie konkretnego pytania w jego kierunku. Jeśli chodzi o aferę, to żadnej z tej afery na całą Polskę, proszę Państwa, nie było. Nie ma żadnej afery. Ankieta, która została przygotowana, jeżeli posiadała jakieś błędy, to mówię o ankiecie w Zespole Szkół Ogólnokształcących, bo te błędy zostały natychmiast usunięte. Ja mam obszerne wyjaśnienie pani dyrektor, jakich czynności dokonała, aby ankieta został, nie była wykorzystywana dalej do celów szkolnych, tak, do celów szkolnych. Mamy pełne wyjaśnienie, mamy pełną procedurę. Jako organ prowadzący uznaliśmy, że procedura, jaka została tam wszczęta w kierunku usunięcia pewnych uchybień, została w całości wykonana. Nie grozi to żadnymi sankcjami i żadnych oświadczeń na naszych stronach internetowych nie będzie, bo nie ma w ogóle takiej potrzeby. Natomiast na stronie internetowej szkoły ukazały się wyjaśnienia wystarczające, uspokajające rodziców, kompleksowe, wyczerpujące. Jak pan radny nie czytał, to zapraszam do lektury. I proszę Państwa, jeśli chodzi o panią radną, o pana, tak, radnego pana Rodzisia, tak, jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu na ulicy 1 Maja z ulicą Ogrodową i ulicą Grunwaldzką. To są ulice powiatowe. Zwrócimy się do powiatu o zmianę organizacji ruchu z uwzględnieniem tych potrzeb, o których pan tutaj nam opowiedział, żeby jednak
powiat jako zarządca drogi podjął stosowne działania przywracające porządek na tych ulicach. Proszę Państwa, Pan Radny Maciej Jakubik, jeśli chodzi o przegląd znaków drogowych na osiedlu Michalinów, dokonamy takiego przeglądu. Tam, gdzie ich brakuje, postaram się uzupełnić. Tam, gdzie są pochylone bądź zniszczone, będziemy je naprawiać. Jeśli chodzi o MZBieg, wystąpimy o informację, ile wodomierzy wymieniono w roku 2018-2019, tylko chodziło nam o informację konkretną dzielnicę, czy o całe miasto? Nie. Chodzi mi o rodzice i panie. Dobrze, to przy złożeniu przez pana pisemnego wniosku wystąpimy MZBiega o taką informację. Osiedle Michalin, proszę uzupełnić. I proszę Państwa, rozumiem, że częstotliwość pukania wodociągu wchodzi tu oczywiście z odcinek dużowych, czy... Nie, chodzi mi o kanalizację, wróć, o wodociągi, które są zakończone bez tego ruchu pierścieniowego i płukania. Ponieważ większość wodociągów jest w zarządzie MZBiega, również po takie pytanie, z takim pytaniem zwrócili się do Zakładu Gospodarki Komunalnej. I tutaj jeśli chodzi o drogę 48, jeżeli będą projektanci uzgadniać z nami w tej chwili remont drogi 48, bo taki remont ma być modernizacja za 2 lata, W tym roku projekt jest zrobiony, zakończony będzie w przyszłym roku. Jeżeli projektanci będą się do nas zwracać o zaopiniowanie poszczególnych etapów rozwiązań na drodze 48, taki wniosek do nich zostanie skierowany. Czy da się poszerzyć ten wjazd do kopla? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Popowski. Szanowni Państwo, ja myślę, że jako osoba wymagana z ambicją. Króciutko. Panie Przewodniczący, chodzi mi o to, bardzo proste, ja to sformułowałem, że albo jest posiedzenie komisji, albo go nie ma. Co, tylko taka forma może być. Rada obraduje zgodnie z regulaminem. Sesja, komisja, nie ma innych posiedzeń formalnych. A takie się de facto odbyło, na które też ja zostałem tak jakby, można powiedzieć, że spławiony z tego posiedzenia, tak kolokwialnie mówiąc. To jest jedna sprawa. Odnośnie wypowiedzi, Panie Przewodniczący, Pan był wtedy Przewodniczącym Zarządu Osiedla, zna Pan regulamin, który obowiązywał wtedy i jeżeli czuł Pan się, że w którymś miejscu ja niezgodnie z prawem komuś nie przyjmuję głosu, bardzo prosto można to złożyć. Ja w tej kadencji miałem taką sytuację, nie złożyłem, dlatego że po prostu czułem się, że nie mogłem, nie została mi udzielona odpowiedź na wypowiedź, a nie na zasadzie mojej wypowiedzi, którą dwukrotnie mam przydzieloną. A ta sytuacja, co Pani Burmistrz było, to była bardzo prosta sytuacja. Ona nie była wnioskodawcą uchwały, więc tak jak każdy inna osoba może 2 razy się zabrać głos w danej kwestii, a nie 3, 4 czy 5. Dlatego wszystko było formalnie, Pani Burmistrz też nie protestowała z tego powodu na piśmie, że coś złamałem. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziwię się, że Pan nie wie, że burmistrz zawsze i na każdy temat może się wiele razy wypowiadać. Ale już kończymy tą sprawę. Dziękuję bardzo. Ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Dziękuję. Domykam punkt 5. Przystępujemy do punktu 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Demmin w roku szkolnym 2018-2019. Proszę o przedstawienie informacji. Bardzo proszę. Panie Naczelnik, Panie Agnieszkę Tasiewicz-Wyszyńską, przedstawienie informacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, pytam na sali. Przedstawiam informację oświatową o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Demmin w roku szkolnym 2018-2019. Zgodnie z artykułem 11 ustęp 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. W tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w tym roku po raz ostatni, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkołach tych typów są prowadzone należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, którym prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Zwolę sobie usiąść.
Szanowni Państwo, informacja oświatowa zawiera szereg danych zgromadzonych przez szkoły, przedszkola i materiały naszego wydziału. W skrócie przeczytam spis danych, które są zawarte w informacji oświatowej, a odniosę się tylko do punktów wymaganych ustawą. Informacja oświatowa zawiera podstawowe informacje o szkołach i placówkach prowadzonych przez burmistrza miasta Dęblin, podstawowe informacje dotyczące szkół i przedszkoli, w tym struktura zatrudnienia, kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi, zmiany w strukturze zatrudnienia w roku szkolnym, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, powoływanie i odwoływanie dyrektorów placówek oświatowych, wyniki egzaminów zewnętrznych, w tym wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyniki egzaminu klas 8 i wyniki egzaminu maturalnego. W punkcie trzecim kształcenie specjalne. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, oddziały integracyjne, kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i przedszkolu, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne wsparcie uczniów, dostosowanie wymagań edukacyjnych i wsparcie uczniów z trudnościami w nauce, nauczanie indywidualne, dowożenie do uczniów do szkół niepełnosprawnych, rozwijanie uzdolnień uczniów. W punkcie czwartym badanie gotowości szkolnej, wyniki diagnozy przedszkoli. W punkcie piątym wyniki klasyfikacji końcowo-rocznej szkół, średnia ocena na koniec roku szkolnego w poszczególnych szkołach, zachowanie uczniów, frekwencja uczniów. W punkcie szóstym realizację wybranych zadań opiekuńczo-wychowawczych i rozwijanie zainteresowań uczniów. Uczestnictwo w świetlicy i korzystanie z biblioteki szkolnej, dożywianie, dowożenie uczniów, pomoc materialną, podręczniki i opiekę medyczną, aktywność pozadydaktyczną, udział uczniów i wychowanków przedszkoli w konkursach, sportowe rekordy. W punkcie siódmym kontrole w szkołach i placówkach, w tym informacje o formach i wynikach nadzoru pedagogicznego prowadzonego w szkołach i placówkach przez lubelskiego kuratora oświaty. W punkcie 8 wybrane informacje z realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego wynikających z artykułu 10 Prawa Oświatowe. Baza lokalowa szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenie, prace inwestycyjno-remontowe, wyposażenie szkół i miejskich przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań oświatowych, dysponowanie przyznanymi szkole lub placówce oświatowej środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę, a także gospodarowanym mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proszę Państwa, w tym roku po raz ostatni w szkołach odbył się egzamin gimnazjalny. Do egzaminu gimnazjalnego w dęblińskich placówkach przystąpiło 134 uczniów w 4 szkołach podstawowych. Uczniowie zmierzyli się z egzaminem w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Średnio na poziomie miasta nasi uczniowie otrzymali 57,4%, to był wynik ze wszystkich egzaminów. W porównaniu do powiatu, województwa i kraju. Powiat miał 54%, województwo 56%, kraj 56,4%. Wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach. Szkoła podstawowa nr 3 48,6%, szkoła podstawowa nr 4 58,4%, szkoła podstawowa nr 5 50,9%. Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Do egzaminu ósmoklasisty w dęblińskich szkołach przystąpiło 143 uczniów, w szkole podstawowej nr 2, w szkole podstawowej nr 3, w szkole podstawowej nr 4, w szkole podstawowej nr 5, a także w ośrodku specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. I tak przedstawiają się wyniki końcoworoczne. Na poziomie miasta, nasze miasto otrzymało 54,3%, na poziomie powiatu było to 51%,
na poziomie województwa 54,7% i na poziomie kraju 55,7%. W poszczególnych szkołach wyniki przedstawiają się następująco. Szkoła podstawowa nr 2 53,7%, szkoła podstawowa nr 3 52,3%, szkoła podstawowa nr 4 62%, szkoła podstawowa nr 5 49%. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym również odbył się egzamin gimnazjalny. Tutaj nie mamy skali porównawczej, ponieważ specjalny ośrodek ma specyficzne, szczególne przepisy dotyczące zdawalności egzaminów. Natomiast możemy porównać punktację, jaką zdobyli nasi uczniowie. I tak, w części humanistycznej średnia szkoła była 36,6, uczniowie zdobyli 36,6 punkta na 64 możliwe. W części matematyczno-przyrodniczej 25,5 punkta na 56 możliwych. Łącznie 62,1 na 120 możliwych. Z języka rosyjskiego 28 punktów na 40 możliwych. Z egzaminu klas 8 punktacja przedstawiała się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym następująco. Z języka polskiego uczniowie zdobyli 20,75 na 50 możliwych punktów. Z matematyki 11,5 na 30 możliwych punktów, z języka rosyjskiego 31,2 na 60 możliwych. Wyniki egzaminu maturalnego. Miasto Dęblin jest organem prowadzącym dla liceum ogólnokształcącego im. 15 Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie. Absolwenci liceum, którzy ukończyli szkołę w 2009 roku i przystępowali do egzaminu gimnazjalnego, to było 52 uczniów. Ponadto do egzaminu maturalnego przystąpiło również 12 uczniów z poprzednich lat. Łącznie w tym roku przystąpiło 64 uczniów. Absolwentów było 52, nie zdał tylko jeden uczeń matury, co stanowi 98% wynik na koniec sierpnia. Jak to się przedstawia w skali powiatu, województwa i kraju? Dęblin 98%, powiat 84% zdawalność w liceach ogólnokształcących, województwo 91%, kraj 93,5%. Wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przedstawiają się następująco. Język polski podstawowy szkoła otrzymała 55%. W powiecie było to 50, w województwie 54, w kraju 55. Język angielski w szkole 72%, w powiecie 64, w województwie 73, w kraju 74. Język niemiecki w szkole 80%, w powiecie 66, w województwie 65, w kraju 72. Matematyka. W szkole 59, w powiecie 55, w województwie 62 i w kraju 64%. Tak przedstawiają się egzaminy zewnętrzne w naszych placówkach oświatowych. Natomiast w tej chwili odniosę się do punktu drugiego ustawy Prawo Oświatowe. Kontrole w szkołach i placówkach. W roku szkolnym 2018-2019 nie odbyła się w żadnej ze szkół i placówek ewaluacja całościowa. Natomiast kurator oświaty przeprowadził w przedszkolach, szkołach i placówkach następujące kontrole tematyczne. Zespół szkół ogólnokształcących. Kontrola odbyła się 13 czerwca 2019 roku. Była to kontrola doraźna w zakresie działań wychowawczych szkoły oraz organizacji zasad udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zalecenia były zawarte w protokole, zalecenia wykonano. Druga kontrola odbyła się w zakresie działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa. W tej kwestii było brak zaleceń. Szkoła podstawowa nr 2. Kontrola odbyła się 22 lutego 2019 roku. W zakresie zgodności działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę podstawową nr 2 ze statutem szkoły. W zaleceniach wystąpiły dwa punkty. W pierwszym zaleca się przestrzeganie statutu szkoły, szczególnie w zakresie dotyczącym rodzajów kar stosowanych wobec uczniów oraz trybu odwołania się od kar zgodnie
paragrafem 97 ust. 1 statutu szkoły. I zalecenie numer 2. Zaleca się organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom ze szczególnym uwzględnieniem uczniów przejawiających zaburzenia zachowania zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zalecenia powyższe zostały wykonane. W szkole podstawowej numer 3 kontrola odbyła się 14 grudnia 2018 roku. Kontrola w zakresie oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Było tutaj brak zaleceń. I 20 marca 2019 roku w zakresie działań wychowawczych szkoły oraz organizacji i zasad udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej też było brak zaleceń. Szkoła podstawowa numer 4. Kontrola odbyła się 10 stycznia 2019 roku w zakresie działań wychowawczych szkoły oraz organizacji i zasad udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła otrzymała 3 zalecenia. Pierwsze, uwzględnić w aneksie arkusza organizacji pracy szkoły ogólną liczbę godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowaną przez nauczycieli. W punkcie drugim, zorganizować zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, którzy wcześniej nie brali udziału w takich zajęciach. I w punkcie trzecim, uzupełnić dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej o ocenę efektywności udzielonej pomocy i sformułować wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Zalecenia w pełni wykonane. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym kontrola odbyła się 13 marca 2019 roku. Kontrolę przeprowadził wizytator Artur Pawłowski w zakresie działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora. Brak zaleceń było podczas tej kontroli. W przedszkolach kontrola z kuratorium oświaty nie wystąpiła. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej o opinię. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Kochowski. Szanowni Państwo, ja mówię na komisji, ale uważam, że też powinien powiedzieć na sesji króciutko. Chciałbym podziękować w tym momencie wszystkim osobom, które związane są z Ogrodnictwem Oświatą, bo to dobry taki jest czas, żeby nam podsumować też Dzień Edukacji Narodowej, w tym miesiącu przypadał. Także dziękuję serdecznie, naprawdę doceniamy tą rolę, którą Państwo tutaj czynią, żeby edukować nasze maluszki, starsze dzieci w przedszkolach i te, które chodzą do szkół. Jest to naprawdę ciężka praca i wiemy, na jakie, nawet to moja poprzednia wypowiedź jest, na jakie po prostu się miny można natknąć w czasie tej właśnie pracy i z której strony potem podną oskarżenia, zarzuty. Dlatego ja mimo tamtego i swojej wypowiedzi doceniam naprawdę wszystkim pracę i tamten rok szkolny naprawdę widać na wysoko w tym chłopcu, który tutaj odbiera nagrodę, że to jest ważne, żeby tak te dzieci uczyć, żeby one miały pasję, zainteresowania i, no i chciały. I za to wszystko serdecznie dziękuję. I druga taka sprawa, chciałbym, żeby to ponownie padło na sesji. Cały czas myślę, wydaje się, że tak samo radni powinni myśleć na temat boiska przy SOSW. Tutaj w informacji jest taka wypowiedź, że jest w takim stanie, że wymaga natychmiastowego remontu. No, tego boiska, jak powiedziałem, nie ma. Formalnie tam jest tylko taki trawnik poryty przez dziki. Kiedyś dawno temu boisko, kiedy grali czarni tam jeszcze dawno temu. Po prostu nie istnieje. A ja nie mówię, że trzeba, to nie jest duża placówka, jakąś wielką inwestycje, ale takie coś a la mini Orlik, czyli takie boisko wielofunkcyjne za kilkaset, 200-300 tysięcy złotych, nawet widać, że są dalej do finansowania, bo rybki dostają pieniądze na boisko przy szkole numer 1. Także powinniśmy się starać. Ja wiem, że są dużo potrzeb jest, ale patrząc się na to, że sponsorujemy też i powiat, i różne inne instytucje, powinniśmy, jak to mówię, czułać grosz do grosza i w ciągu tej kadencji, kadencja jest długa, 5-letnia. Powinniśmy przynajmniej dokumentację zapotrzebowania złożyć i jakoś tę sprawę załatwić, bo te dzieci nie tylko na sali nas się powinny, a to są dzieci, które też mają dużo energii, muszą się wybiegać i wyskakać gdzieś. Takie boisko by wszystkie sprawy załatwiło i na pewno przyczyniło się do tego, że oferta edukacyjna by była o wiele lepsza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Miasta zapoznała się z informacją o powstaniu realizacji zadań oświatowych w mieście Leniu w roku szkolnym 2018-2019. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do punktu 7. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały.
Przystępujemy do punktu 7a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023. W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku 4-letniej kadencji ławników, zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miasta najpóźniej do końca października wybiera ławników do sądów rejonowych w głosowaniu tajnym. Rada podjęła uchwałę o powołaniu zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Proszę przewodniczącego zespołu o przedstawienie informacji podsumowującej pracę zespołu w sprawie zaopiniowania kandydatów na ławników. Szanowni Radę, Szanowni Państwo, jako przewodniczący zespołu do spraw proponowania kandydata przedstawiam kandydaturę pana Adama Mirosława Mizińskiego. Jest pan może na sali? Proszę bardzo, się poprawię. Dziękuję. Pan Adam Mirosław został zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Wojskowych Zakładów Inżynierii. Może krótki rys o panie Adamie Mirosławie Mierzmińskim, który jest zamieszkały w Rybach. Chciałby zostać ławnikiem dla Sądu Rejonowego w Puławach do spraw orzekania z zakresu prawa pracy. Doskonale zna sprawy pracownicze, ponieważ od 23 lat pracuje w Wojskowych Zakładach Inżynieryjnych w Dęblinie, gdzie wielokrotnie uczestniczył w mediacjach i rozmowach z pracownikami różnego szczebla. Ukończył studia w zakresie bezpieczeństwa, natomiast gdyby nie ukończył kurs społecznego inspektora pracy. Od 3 kadencji jest w Zarządzie Związku Zawodowych NSZ Solidarność. Jako kierownik Sekcji Zabezpieczenia Produkcji wie, że trzeba postępować zgodnie z obowiązującą prawą, ale jednocześnie dbać o interesy pracowników i godnie ich reprezentować. Funkcja ławnika pozwoliłaby panu Mierzyńskiemu zdobyć nową wiedzę. Cały czas jest na bieżąco w kontakcie ze swoimi pracownikami. Nigdy wcześniej nie był ławnikiem. W sobie pracy będzie starał się bronić interesów wszystkich osób. Będzie bronił interesów również pracowników niezrzeszonych, ponieważ pracownicy niezrzeszeni nie sprawiają opieki. Jest osobą dyspozycyjną. Zamierza wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie dalszej pracy społecznej. Kandydatura pana Adama Mizińskiego została zaopiniowana pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby pytania? Może do kandydata miałby jakieś pytania, czy do przewodniczącego komisji? Proszę bardzo. Nie widzę. W związku z powyższym obecnie przystąpimy do powołania komisji skrutacyjnej. Proponuję, aby komisja była 3-osobowa. I proszę o zgłaszanie kandydatów radnych do pracy. Ja proponuję pana radnego Jakubika na siebie. Czy pan radny się zgadza? Zgadza się. Ja proponuję pana Jarosława Wojusia. Czy zgadza się pan radny? Proszę bardzo, jeszcze jedna kandydatura. Panie Radny. Słucham. Czy pani Papis się zgadza? Że jeszcze ktoś chce? Będziemy wtedy zbierać spać. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Dziękuję. Czyli musimy teraz przegłosować skład komisji. Przypominam, skład komisji skrutacyjnej wchodzą pan radny Jakubi, pan radny Wojtyś i pani radna Papis. To są kandydatury. Przepraszam, jeszcze tu poczekam, aż pan radny Grobel się zaloguje. Poczekam jeszcze chwileczkę.
Dobrze, przystępujemy do głosowania. Maciej.
Proszę, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz proszę komisję o przeliczenie głosów, sporządzenie protokołu. Ogłaszam przerwę do godziny 13:40. Przerwie od 13:00 i dalej popracuję. Dziękuję. Do 13:40. Proszę bardzo, ciszę, kończymy przerwę. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu przebiegu głosowania. Protokół z przebiegiem tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023 w dniu 30 października 2019 roku. Ukonstytuowana na sesji Rady Miasta Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Wojciech Jarosław, członek Edyta Papis, członek Jakubik Maciej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 14 radnych, co stanowi niezbędne kworum do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Puławach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Głosów ważnych na ławnika do Sądu Rejonowego w Puławach oddano 14 głosów, nieważnych 0. Kandydat na ławnika Mierzwiński Adam Mirosław dla Sądu Rejonowego w Puławach w sprawach z zakresu prawa pracy otrzymał za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Komisja skrutacyjna informuje, że na ławnika do Sądu Rejonowego w Puławach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy został wybrany Mierzwiński Adam Mirosław. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miasta w wyniku tajnego głosowania podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023. Zamykam punkt 7a. Przystępujemy do punktu 7b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ryckiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Rykach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie i Panowie Radni, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ryckiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Rykach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie stosownych przepisów, paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu miasta Dęblin pomocy finansowej powiatowi ryckiemu na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Rykach, spółka z ORO w kwocie 20 tysięcy złotych. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok.
Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określonych zostaną w umowie pomiędzy powiatem ryckim a miastem Dębnin. I paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Dębnin. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak jak wspomniałam na wstępie, wprowadzając do porządkowy projekt niniejszej uchwały, pismem z dnia 18 stycznia 2019 roku starosta rycki zwrócił się z prośbą do burmistrza miasta Dębnin o wsparcie finansowe nowo powstałej placówki leczniczej Szpital Powiatowy w Rykach. W przedmiotowej sprawie w dniu 28 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie burmistrza miasta Dębnin, Komisji Gospodarki Przestrzennej w Rzeszowie oraz Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej z władzami starostwa powiatowego w Rykach, na którym poinformowano, że w chwili obecnej w budżecie miasta Dębnin na 2019 rok nie ma zabezpieczonych środków finansowych na ten cel. Dlatego też nie byliśmy w stanie zadeklarować wysokości udziału miasta Dębnin w tym przedsięwzięciu. W dniu 8 lutego 2019 roku burmistrz miasta Dębnin udzielił odpowiedzi w piśmie, że po wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku sprawa wsparcia finansowego Szpitala Powiatowego w Rykach zostanie ponownie rozważona. Po przeanalizowaniu stopnia zaawansowania i finansowania obecnie prowadzonych inwestycji oraz w związku z faktem, iż z dniem 7 października tego roku szpital wznowił swoją działalność, zachodzi potrzeba wsparcia finansowego. Mając powyższe na względzie, zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję. Projekt nie był opiniowany przez komisję, dlatego proszę o zabieranie głosu w dyskusji. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Widzę chętnie, przystępujemy do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ryckiego na dofinansowanie do wyposażenia Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tak, proszę bardzo. Bardzo serdecznie podziękować Państwu radnym w imieniu Rady Powiatu Ryckiego za podjęcie tej uchwały. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Zamykam punkt 7b. Przystępujemy do punktu 7c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta Dębnin na 2019 rok. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Przewodniczący, pytam się o Radę. Panie Burmistrzu, przedstawiam projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta Dębnin na 2019 rok. W projekcie uchwały Pani Burmistrz proponuje wprowadzenie następujących zmian. Na podstawie pisma Obywatelskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 1 645 257 zł w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne. Są to środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa dróg pośrednio Jagiellońskiej w Dębninie etap trzeci. Na podstawie decyzji budżetowej wojewody lubelskiego zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 63 tysiące zł w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów dębnińskich szkół. Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42 tysiące zł. Po stronie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty 382 tysiące zł. Po stronie wydatków w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi ze względu na większe wykonanie dochodów z tego tytułu. Dokonać przeniesienie środków po stronie dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujących zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 158 410 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały wynikające ze sprawozdań budżetowych. Zmniejszyć środki po stronie dochodów budżetowych w dziale gospodarka mieszkaniowa, w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 821 467 zł do kwoty 490 180 zł z powodu braku zainteresowania zakupem nieruchomości ogłoszonych przez miasto do sprzedaży.
zwiększyć środki po stronie dochodów budżetowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 76 tysięcy złotych do kwoty 161 tysięcy złotych ze względu na większe wykonanie dochodów z tego tytułu. Zmniejszyć środki po stronie wydatków budżetowych w następujących działach. W dziale transport i łączność w rozdziale lokalny transport zbiorowy o kwotę 64 960 zł do kwoty 335 040 zł ze względu na mniejsze koszty realizacji tego zadania. Oraz w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publicznej gminy bieżące utrzymanie dróg o kwotę 50 000 zł w wyniku oszczędności w gospodarowaniu środkami. Zwiększyć środki po stronie wydatków budżetowych w dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wykupy gruntów o kwotę 50 tysięcy złotych do kwoty 80 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup działki przy ulicy Żeromskiego. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale ochotnicze straże pożarne o kwotę 10 tysięcy złotych do kwoty 90 tysięcy 200 złotych z powodu wyższych kosztów utrzymania OSP masu. W dziale obsługa długu publicznego w rozdziale obsługa papierów wartościowych i kredytów o kwotę 70 tysięcy złotych do kwoty 880 tysięcy złotych z powodu wyższych kosztów oprocentowania odsetek od obligacji komunalnych. W dziale oświata i wychowanie w rozdziałach szkoły podstawowych przedszkola o kwotę 750 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla wszystkich placówek oświatowych wynikających ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. W dziale administracja publiczna w rozdziale pozostała działalność o kwotę 25 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opłaty z dróg komorniczych. W dziale rodzina w rozdziale żłobki o kwotę 50 tysięcy złotych do kwoty 800 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. W dziale edukacyjno opieka wychowawcza w rozdziale pomoc materialny dla uczniów o kwotę 15 750 zł jest to wkład własny miasta w wysokości 20% do wypłaty stypendiów socjalnych finansowanych częściowo z budżetu państwa. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale wydatki na ochronę środowiska o kwotę 44 000 zł do kwoty 161 000 zł ze względu na kontynuację realizacji zadania związanego z konserwacją robót melioracyjnych na terenie miasta. Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia środków po stronie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 52 197 zł na podstawie pism Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach posiadanych środków. W imieniu Pani Burmistrz proszę również Państwa Radnych o uwzględnienie autopoprawki o następującej treści. Na podstawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu łódzkiego Pani Burmistrz wnosi o przesunięcie środków po stronie wydatków budżetowych w kwocie 20 tysięcy złotych z działu różne rozliczenia, rozdziału rezerwy ogólne na dział ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu łódzkiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla szpitala powiatowego w Rykach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Przestrzennej Budżetu o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań bardzo radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta Denii na 2019 rok wraz z autopoprawką? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 7c. Przystępujemy do punktu 7d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Pani Burmistrz przedstawiam projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciele nieruchomości powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierają w sposób selektywny.
W związku z tym, że wzór deklaracji obowiązujący obecnie w naszym mieście dopuszcza możliwość zadeklarowania zbiórki odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy wprowadzić nowy wzór deklaracji zgodnie z załącznikiem nr 1. I tak uchwała stanowi. W paragrafie pierwszym określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem do uchwały. Punkt drugi paragrafu pierwszego. Deklarację składa się do burmistrza miasta Dębnin w siedzibie urzędu miasta Dębnin przy ulicy Rynek 12 w Dębninie drogą pocztową za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punkt trzeci. Deklaracja składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Punkt 4. W przypadku zmiany danych zawartych przez złożonej deklaracji lub wydanej decyzji określającej wysokość opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Punkt 5. W przypadku zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarację składa właściciel nieruchomości, wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty. Paragraf drugi niniejszego projektu określa warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznych. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała Rady Miasta z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Dębnin i paragraf piąty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2020 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego o opinię. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 7d. Przystępujemy do punktu 7e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 381 położonej w Dębninie Obręb 0007 Michalina przy ulicy Zorowskiego. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę pana naczelnika o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 381 położonej w Dębninie Obręb 0007 Michalinów przy ulicy Żeromskiego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst 1 litery dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506, Rada Miasta uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu miasta Dębnin działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 381 o powierzchni 0,1088 hektara położonej w Dębninie Obręb 0007 przy ulicy Żeromskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Dębnin. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo, działka numer 381 położona jest na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Wolności. Na jej terenie zaprojektowano urządzenia związane z budową kanalizacji wodociągu do osiedlu Michalinów. Ponadto obecnie użytkowana jest przez świetlicę osiedla Michalinów. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów w Dębninie leży na terenach przeznaczonych odpowiednio, bo jest około 65% to jest układ komunikacyjny, ulice lokalne i dojazdowe, około 6% to są urządzenia elektroenergetyki, stacje transformatorowe, około 24% to jest to zabudowa usługowa, preferowane usługi kultury, pozostała część około 5% to jest zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna.
Na dzień dzisiejszy przedmiotowa działka stanowi własność wspólnoty gruntowej Stężyca, która wyraża gotowość do zbycia nieruchomości na rzecz miasta Dębin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Samorządu Publicznego o opinię. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 381 położonej w Dębinie Oprę 0007 Michalinów przy ulicy Żeromskiego? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 7e. Przystępujemy do punktu 7e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynku usługowym położonym w Dębinie osiedle Wiślana 33 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2842 łamane przez 22. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przedstawiam projekt uchwały Burmistrza Miasta Dębin w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynku usługowym położonym w Dębinie osiedle Wiślana 33 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2842 łamane przez 22. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506 ze zmianami, Rada Miasta Dębin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż budynku usługowym ułożonym w Dębinie osiedle Wiślana 33 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2842 łamane przez 22 o powierzchni 0,1647 hektara obręb 0001 Dębin lokali użytkowych. Numer 1 o powierzchni użytkowej 125,28 m2 położone na parterze. Numer 2 o powierzchni użytkowej 68,79 m2 położone na parterze. Numer 3 o powierzchni użytkowej 237 m2 położone na parterze. Numer 5 o powierzchni użytkowej 15,24 m2 położone na pierwszym piętrze. Numer 6 o powierzchni użytkowej 71,56 m2 położony na pierwszym piętrze wraz z udziałem nieruchomości wspólnej. Paragraf 2. Uchyla się uchwały nr 9 łamane przez 38 łamane przez 2019 Rady Miasta Dębin z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynku usługowym położonym w Dębinie osiedle Wiślana 33 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2842 łamane przez 22. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Dębin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być m.in. przedmiotem sprzedaży, zamiany i wyrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania trwały zarząd. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr ewidencyjnie 2840 planowane przez 22 jest przeznaczona pod usługi komercyjne nieuciążliwe. Działka ta posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, to jest drogicy Stężyckiej i zabudowana jest budynkiem wybudowanym jeszcze w latach 80. XX wieku. Łącznie powierzchni użytkowej 853,64 m2, w którym znajduje się obecnie 9 lokali użytkowych. Na dzień dzisiejszy w budynku tym zawarte są umowy najmu na czas nieoznaczony na takie lokale jak lokal numer 1 na dole, czyli lokal zajmowany przez aptekę,
lokal numer 2, w którym obecnie funkcjonuje księgarnia, delikatesy, Elżbieta Wilbek, czyli delikatesy Lewiatan, które są zlokalizowane w dużym lokalu o powierzchni 237 m2. Na pierwszym piętrze fryzjer damski męski zajmuje lokal numer 5. Natomiast jeszcze jest zawarta umowa na lokal numer 9. Jest to zawarta umowa między miastem Dęblin a lubelskim oddziałem okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Proszę Państwa, pozostałe lokale, tak jak lokal numer 4, w którym znajduje się obecnie, funkcjonuje placówka wsparcia dziennego, znajduje się tam świetlica osiedlowa, jest, jak Państwo widzicie, wyłączony i nie jest przeznaczony do sprzedaży. Ponadto lokale numer 7 i numer 8 w chwili obecnej są to pozostałe i lokal numer 6 zajmowane jest przez studio fotograficzne, czyli tak to wygląda. Proszę Państwa, projekt uchwały został przygotowany w związku ze zmianą stanu faktycznego budynku właśnie osiedla na 63. Chodzi tutaj konkretnie o zmiany na barierze, czyli połączenie dotychczas dwóch lokali użytkowych oznaczonych wcześniej numerami 3 i numerami 4. Obecnie lokal, który powstał w wyniku połączenia, został oznaczony numerem 3 i posiada łączną powierzchnię użytkową 237 m2. Stan ten został oparty aktualizacją inwentaryzacji schematycznej budynku. Inwentaryzacja ta została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. W celu umożliwienia sprzedaży wyżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących własność miasta Dębli przyjęcie proponowanej uchwały jest zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego o opinię. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych budynków usługowych położonych w Dębnie osiedle Wiślana 33 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2842/22. Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 7.E. Przystępujemy do punktu 7.G. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych nr 1, 2, 3, 5 i 6 w budynku usługowym położonym w Dębnie osiedle Wiślana 33 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2842/22. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały Burmistrza Miasta Dębni w sprawie przyznania pierwszeństwa nabywania lokali użytkowych nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 w budynku usługowym położonym w Dębninie osiedle Wiślane 33 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2842/22. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506 ze zmianami, w związku z artykułem 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 2204 ze zmianami, Rada Miasta Dębli uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyznanie się dotychczasowym najemcom pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych. Numer 1 powierzchni użytkowej 125,28 m2 położony na Barborze
numer 2 o powierzchni użytkowej 68,79 m² położony na parterze, numer 3 o powierzchni użytkowej 237 m² położony na parterze, numer 5 o powierzchni użytkowej 15,24 m² położony na pierwszym piętrze, numer 6 o powierzchni użytkowej 71,56 m² położonych na pierwszym piętrze w budynku schodowym zlokalizowanym w Dęblinie w osiedle Wiślana 33 na działce oznaczonym numerem ewidencyjnym 2842/22 o powierzchni 0,1647 ha w obręb 0001 Dęblin, stanowiącym własność miasta Dębli, dla której sąd rejonowy Brykach prowadzi księgę wieczystą numer L21E/00010/160/3 wraz z udziałem nieruchomości spółek. Paragraf 5. Uchyla się uchwałę nr 10/51/2019 Rady Miasta Dębli z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6 i nr 7 w budynku usługowym położonym w Dębinie do 70/33 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2842/22. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Dębli. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, projekt uchwały został przygotowany w związku ze zmianami stanu faktycznego budynku, czyli jest odniesienie do wcześniejszego projektu uchwały. Tak jak wspominałem, zmiany dotyczą połączenia dotychczasowych dwóch oddzielnych lokali użytkowych na parterze dawnego lokalu nr 3 i nr 4, jeden lokal oznaczony numerem 3. Stan ten jest oparty, został oparty aktualizacją inwentaryzacji schematycznej budynku usługowego nr 33, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Szanowni Państwo, przyjęcie projektu tej uchwały przyzna pierwszeństwo najemcom posiadającym zawartą umowę najmu lokalu użytkowego w budynku usługowym nr 33 przy zakupie zajmowanych lokali użytkowych stanowiących własność miasta Dębli. Czyli chodzi o to, po prostu, żeby dotychczasowi najemcy mieli możliwość, jeżeli oczywiście dalej będą potrzebować akces, żeby mogli wykupić po prostu zajmowany dotychczas lokal. Wobec powyższego przyjęcie proponowanej uchwały jest zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu o opinię. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Samorządu i Porządku Publicznego o opinię. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Kochowski. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja na komisji wypowiadałem się w tej kwestii, niestety mój wniosek nie uzyskał akceptacji, dlatego będę zwracał się ponownie tutaj do wszystkich radnych na sesji. W tej kwestii podejmowaliśmy już uchwałę. Co się zmieniło od tamtego czasu? No, okazało się, że dwa lokale zostały połączone w jeden. Ale historia by była prosta i bez żadnych problemów bym się zgodził, ale jak się okazało na komisji, troszkę historia jest bardziej skomplikowana. Ta osoba, która prowadziła sklep spożywczy Lewiata na dole w Babilonie, chciała rozszerzyć działalność. Starała do przetargu, wygrała przetarg na kolejny lokal, który był oznaczony numerem 3, z tego co pamiętam, na parterze budynku i wygrała ten przetarg i następnie wystąpiła o zgodę na zrobienie otworu między tymi dwoma lokalami, żeby po prostu można było wewnątrz prowadzić rozszerzoną działalność. Dostała taką zgodę, jakoś wykonała dokumentację budowlaną, no niestety później okazało się, że ona zrobiła to niezgodnie z dokumentacją budowlaną, czyli ten otwór był o wiele większy. Ja tylko chciałbym Państwu zobrazować, jak dzieje się przy katastrofach budowlanych, kiedy to osoby w niektórych kamienicach, w jakichś budynkach wykonują prace remontowe bez pozwolenia, bo wydaje mi się, że to wszystko jest dobrze. Może się okazać niestety, że jeden fragment ściany jest działowa, a obok jest nośna i lokal, który jest wyżej, zawala się do środka tego lokalu poniżej. Tutaj przy pracach prawdopodobnie przy inwentaryzacji obiektu, żeby po prostu zaakceptować ten stan faktyczny, czyli połączenie tych lokali, okazało się, że coś nie jest zgodnie z dokumentacją. Jest, zostało to ujawnione, nie przez tą osobę zgłoszone, że ona chce coś zrobić, że ona chce to odpowiedzialnie wykonać dokumentację, tylko miała zgodę na jedno od nas, od właściciela lokali, a zrobiła inaczej.
I potem trzeba było tę sprawę prostować za tą osobę. Dlatego uważam, że nie powinniśmy tej osobie, która prowadzi tam te lokale, połączyła to, dawać preferencji jakichkolwiek. Należy to wszystkie inne najemcom, którzy uczciwie płacili i robili wszelkie prace za naszą zgodą, a ta osoba nadużyła naszego zaufania, spowodowała coś niezgodnie z przepisami. Trzeba po prostu wyrobić tą dokumentację za nasze pieniądze, żeby to wszystko wyprostować. Dlatego cały wniosek o to, aby w tej uchwały wykreślić z tytułu uchwały lokal użytkowy nr 3 oraz w paragrafie 1, również lokal nr 3, całą linijkę powierzchni użytkowej i zostawić pozostałe bez zmian. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy wnioskodawca, chciałby się odnieść? Szanowni Państwo, jeśli przy podejmowaniu tej uchwały sytuacja była nieco zgoła inna. Rzeczywiście zgodę lokal nr 3 dostał na poszerzenie swojej powierzchni o lokal nr 4. Z dokumentacji projektowej wynikało, że ten otwór, który ma łączyć te pomieszczenia, ma być nieco mniejszy. W efekcie wykonano nieco szerszy otwór celem poprawienia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Ten sam projektant, który wcześniej wyraził zgodę na zaprojektowanie mniejszego otworu, również po naszej obecności w lokalu, dokonał oględzin tego lokalu i stwierdził, że ten otwór, który został wykonany nieco szerszy, nie będzie na jego zagrażał bezpieczeństwu tego lokalu. W następstwie, zaktualizowanie tej dokumentacji projektowej, zgłosiliśmy się do nadzoru budowlanego, który wydał nam zaświadczenie o odrębnieniu własności lokali. Nadzór budowlany nie miał żadnych, starosta powiatowego w Rękach, nadzór budowlany nie miał żadnych zastrzeżeń, ani odnośnie dokumentacji projektowej, ani wykonanych prac. Bez zastrzeżeń wydał zaświadczenie o wyodrębnieniu lokalu nr 3 o powierzchni 237 m2. Stąd całość, proszę Państwa, dokumentacji do tego, aby wykonać prawidłową inwentaryzację, została zgromadzona i w konsekwencji dalszych prawidłowych działań został opracowany projekt uchwały, który został poddany dzisiaj Państwu pod obrady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz my przystępujemy do głosowania. Pierwszy będziemy pod głosowanie brać wniosek pana Waldemara Kotowskiego o zmianę w projekcie uchwały. Kto się wstrzymał?
Za głosowało 12 radnych, przeciwny głos 1, wstrzymujący się 1. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Zamykam punkt 7g. Przystępujemy do punktu 7h. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 2630 łamane przez 2 położone w gminie Obręb 0001 Dębnik przy ulicy Skarżyńskiego. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przedstawiam projekt uchwały Burmistrza Miasta Dębnik w sprawie sprzedaży działki nr 2630 łamane przez 2 położone w Dębnie Obręb 0001 Dębnik przy ulicy Skarżyńskiego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 i 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym w dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506, Rada Miasta uchwala, co następuje. Rada pierwsza. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2630 łamane przez 2 o powierzchni 0,0281 hektara położonej w Dęblinie obręb 0001 Dęblin przy ulicy Skarżyńskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Dęblin. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem, m.in. przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w uchwały zarząd. Działka nr ewidencyjny 2630 łamane przez 2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana Szklica w Dęblinie leży na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i jednorodzinną. Działka ta posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, to jest do ulicy Skarżyńskiego, ale z uwagi na zbyt małą powierzchnię i kształt, szerokość działki jest około 8 metrów, długość około 38 metrów, nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. W związku z powyższym zasadą jest sprzedaż na rzecz właścicieli działek przyległych, to jest działki o numerze 2631 łamane przez 2 lub 2629 łamane przez 2, którzy są sąsiadami działki nr 2630 łamane przez 2. Działka ta stanowi własność miasta Dęblin, której prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej nr LU1Y łamane przez 0000-7545 łamane przez 2. Dlatego wnioskuję o jej sprzedaż zgodnie z ogłoszonym ogłoszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2019 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu o opinię. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 2630 łamane przez 2 położonej w Dębinie obręb 0001 Dębin przy ulicy Skarżyńskiego? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 7h. Przystępujemy do punktu 7i. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębinie. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę Panią Naczelną, jestem ochota przedstawienia projektu uchwały. Szanowni Państwo, przedstawię projekt uchwały Burmistrza Miasta Dębin w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębinie. Podstawa prawna i paragraf 1. Zatwierdza się regulamin pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Dęblin. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Miasta Dęblin uchwałą nr 14 łamane na 94 łamane na 2019 dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
powołany 4-letnią kadencję Radę Społeczną SP ZOZ. Zgodnie z artykułem 48 ust. 11 ustawy o działalności leczniczej sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, grup pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący. W dniu 11 października bieżącego roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SPZ w Dublinie, na którym uchwalono regulamin pracy. Mając powyższe na uwadze, aby niniejszy regulamin mógł wejść w życie, wymaga on zatwierdzenia przez Radę Społeczną. Sam regulamin składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarte są postanowienia ogólne, podstawa prawna, słownik pojęć, rola Rady, ilość osób, które wchodzą w skład, rozdział drugi i co należy do zadań Rady. Rozdział drugi zawiera się w paragrafach od 6 do 12 i dotyczy on trybu pracy za zasad zwoływania posiedzeń Rady Społecznej SPZOS. I rozdział trzeci zawiera postanowienia komisarza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącą Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej o opinię. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dyskusji. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa lub radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Społecznej SPZOS w Dublinie? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 7 i przystępujemy do punktu 7j. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Dublin oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie i Panowie Radni, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Dublin oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Dublin uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, wyraża się wolę przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Dublin, polegającej na przyłączeniu do granic administracyjnych miasta Dublin części gruntów gminy Stężyca obejmujących fragment sołectw Stężyca i Nadwiślanka zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. Ustęp drugi. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Dublin określonej paragrafem pierwszym uchwały na następujące zasady. 1. Termin rozpoczęcia zakończenia konsultacji, skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wynik przeprowadzonych konsultacji określi burmistrz miasta Dublin po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez jego podanie do publicznej wiadomości. Punkt drugi. Tekst niniejszej uchwały wraz z załącznikami zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dublinie. Jest podany adres strony internetowej. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dublinie. Również podany został adres strony Urzędu Miasta. Na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Miasta w Dublinie oraz w lokalnej prasie. 3. Zorganizowane zostaną zebrania z mieszkańcami miasta w Dublinie w budynku Urzędu Miasta w Dublinie oraz w miejscach siedzib zarządów osiedli w Dublinie, o których mieszkańcy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty. 4. Mieszkańcy miasta Dublin wyrażą opinię o proponowanej zmianie granic na zebraniach, o których mowa w punkcie trzecim, w drodze głosowania poprzez zaznaczenie odpowiedzi tak, nie albo wstrzymuję się na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. Punkt 5. Niezależnie od zorganizowanych zebrań, o których mowa w punkcie trzecim, mieszkańcy miasta będą mogli wyrazić swoją opinię o proponowanej zmianie granic w drodze głosowania na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały na zasadach określonych w punkcie 4. Każdego dnia w budynku Urzędu Miasta w Dublinie w godzinach urzędowania w okresie prowadzenia konsultacji. Punkt 6. Ponadto mieszkańcy miasta Dublin będą mogli wyrazić swoją opinię o proponowanej zmianie granic na zasadach określonych w punkcie 4 w drodze głosowania na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały dostarczony przez ankieterów.
Punkt 7. Uprawnionym do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie miasta Dęblin, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat. Punkt 8. Wyniki konsultacji z mieszkańcami miasta Dęblin zostaną ustalone i ujęte w zestawieniach z uwzględnieniem liczby osób uprawnionych do głosowania, liczby osób, które wzięły udział w konsultacjach, liczby oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się oraz głosów nieważnych. Paragraf 3. Upoważnia się burmistrza miasta Dęblin do podjęcia działań w sprawie zmiany granic miasta Dęblin, w tym do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Paragraf 4. Wykonanie uchwały wchodzi w życie burmistrza miasta Dęblin i paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Uzasadnienie. Powodem rozpoczęcia procedury zmierzającej do zmiany granic jest fakt, że oczyszczalnie ścieków wraz z częścią głównego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z miasta Dęblin, zarządzana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO w Dęblinie, zlokalizowana jest na gruntach stanowiących własność miasta Dęblin, położonych w gminie Stężyca, obręb Stężyca i Nadwiślanka. Łączna powierzchnia działek w gminie Stężyca stanowiących własność miasta wynosi 5,9148 hektara. Oczyszczalnia zlokalizowana jest łącznie na 35 działkach ewidencyjnych o powierzchni 5,9906 hektara. Własność miasta Dęblin stanowi również drogę dojazdową do oczyszczalni. Jest to działka numer ewidencyjny 373/1 o powierzchni 0,3242 hektara. Naturalnym jest zatem podjęcie działań zmierzających do włączenia części gruntów gminy Stężyca, na którym znajduje się jeden z najważniejszych elementów miejskiej infrastruktury komunalnej, granicy administracyjnej miasta, w celu zapewnienia jednolitej lokalizacji zakładów MŻGK spółka ZOO w Dęblinie. Proponowana zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na osadnictwo, ponieważ jedyna zabudowa w proponowanym do przyłączenia obszarze to budownictwo przemysłowe na terenach oczyszczalni ścieków. Na pozostałym objętym zmianą obszarze brak zasiedlonych budynków mieszkalnych. Obecnie na obszarze znajduje się tylko jeden budynek mieszkalny w budowie. Zatem dokonanie zmiany nie będzie mieć praktycznie żadnego wpływu na migrację mieszkańców. Zmiana będzie miała również pozytywny wpływ na poprawę spójności terytorialnej. Wpłynie na prawidłowe prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości obecnie zlokalizowanych na terenie gminy Stężyca, które przylegają bezpośrednio do ulicy Mickiej w Dęblinie. Wówczas wszystkie przyległe posesje będą na terenie miasta Dęblin. Proponowana zmiana granic dotyczy przyłączenia obszaru o łącznej powierzchni około 21,97 hektara, z czego grunty miasta Dęblin stanowią około 26,92% całej powierzchni planowanej do przyłączenia. Poza gruntami stanowiącymi własność miasta Dęblin, pozostałe grunty około 16,6 hektara stanowią tereny niezainwestowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca pod około 62,4% uprawy polowej, około 20,5% zabudową mieszkaniową jednorodzinną, około 15,4% pod cmentarz oraz około 2% pod zabudowę usługową. Obecnie za wyjątkiem terenu cmentarza są to grunty wykorzystywane rolniczo. Włączenie tych terenów w granice administracyjne miasta zwiększy ich szanse na dalszy rozwój z uwagi na znacznie bliższe powiązania z terenami zurbanizowanymi miasta Dęblin niż z analogicznymi terenami w gminie Stężyca czy sołectwie Nadwiślanka. Pomimo, że w obowiązującym w Stężycy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wzdłuż ulicy Mickiewicza planowany jest pas zabudowy mieszkaniowej, to realizacja potencjalnych inwestycji pod względem zaopatrzenia w podstawową infrastrukturę techniczną jest zależna od miejskiej infrastruktury technicznej w Dęblinie. Z uwagi na odległość tych terenów od obszarów zabudowanych oraz gminnej infrastruktury komunalnej w Stężycy oraz na Wiślance są to bez względu na ustalenia planu tereny peryferyjne. Włączenie obszar miasta Dęblin stwarza realną szansę na inne niż rolnicze ich wykorzystanie w znacznie krótszej perspektywie.
Proponowany przebieg granicy nie wymaga dokonywania podziału nieruchomości, ponieważ projekt nowej granicy pokrywa się z granicami istniejących działek. W tym miejscu chciałam pokrótce Państwu przedstawić, jak wygląda procedura po podjęciu niniejszej uchwały. Procedura odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zainteresowana Rada Gminy składa wniosek do ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Robi to za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na siedzibę, na swoją siedzibę, czyli w naszym przypadku zamieszkujący wojewody lubelskiego. Wojewoda nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje go wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Wnioski takie są rozpatrywane w ciągu roku od dnia ich złożenia, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Należy tutaj podnieść, że przewidziany został termin do 31 marca dla składania przez Radę Gmin wniosków do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. Natomiast rozporządzenie Rady Ministrów wskazuje, że składane przez Radę Gminy wnioski są rozpatrywane do dnia 30 czerwca. No, oczywiście w świetle tych uregulowań zawartych w przytoczonym przeze mnie rozporządzeniu złożenie wniosku przez gminę do 31 marca nie gwarantuje rozpatrzenia go przez Radę Ministrów i wydania rozporządzenia do 31 lipca danego roku, co jest warunkiem wejścia w życie zmian w zakresie granic w kolejnym roku budżetowym. To jest to, co powiedziałam na komisjach, że musimy się spieszyć i sprężyć z właściwym przygotowaniem wniosku, aby taką szansę na rozpatrzenie w roku przyszłym mieć, aby granice już nowe obowiązywały od 1 stycznia 2021 roku. Ponadto, tak jak obiecałam, muszę Państwu tutaj przedstawić, że cytowane przeze mnie rozporządzenie bardzo szeroko reguluje zakres informacji, które powinny znaleźć się we wniosku, które jest składane przez Radę Gminy. Więc poza treścią proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem wnioskodawca, czyli Rada Gminy, nasza Rada, powinna załączyć swoje stanowisko dotyczące spełnienia przesłanek ustawowych, a więc uzasadnienie, iż ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturalne oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych, zaś nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic, ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną, a także układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Wniosek taki powinien także zawierać podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności, powierzchni terenu objętego wnioskiem, określić szacunkowe koszty jednorazowe i stałe wprowadzenia proponowanej zmiany, szczegółowo wyniki konsultacji z mieszkańcami w podziale na jednostki pomocnicze. I dalej rozporządzenie, proszę Państwa, mówi, określa szereg dokumentów, które należy załączyć do wniosku. I tu w szczególności muszą to być odpowiednie uchwały zainteresowanej rady, a także uchwały organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego zawierające opinie na temat konsultacji z mieszkańcami oraz wskazującą opinię też właściwego wojewody. I tak jak powiedziałam, zgodnie ze stosownymi przepisami tego rozporządzenia, wnioski są rozpatrywane przez Radę Ministrów w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego roku budżetowym, w którym ma nastąpić zmiana. Chciałam, aby teraz do uzasadnienia, które przeczytałam, część uzasadnienia ekonomicznego przyłączenia omówiła Pani Prezes Nędzlika. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo pozwolą, może na siedząco referowała. Szanowni Państwo,
Jak już powiedziała Pani Burmistrz, oczyszczalnia ścieków znajduje się na terenie gminy Stocznice. W związku z tym podatki od nieruchomości Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odprowadza do budżetu Stężyca. W latach 2014-2018 podatek ten w skali roku wynosił 203 786 zł. Z dniem 1 stycznia 2019 roku stawki opłat zostały podniesione na terenie gminy Stężyca i podatek ten w wymiarze rocznym wyniósł już za rok bieżący 207 725. Jak Państwo wiedzą, gmina Dęblin dofinansowuje, pokrywa udział własnych inwestycji olbrzymiej modernizacji oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu tej modernizacji ulegnie wzrostowi również wartość podatków odprowadzanych od oczyszczalni ścieków. Prognoza wzrostu kosztów podatku od nieruchomości, gdyby przy założeniu, że stawki opłat od podatku nie wzrosną, spowoduje zwiększenie przychodów gminy Stężyca z tytułu podatku płaconego przez Miejski Zakład o kolejne 207, na prawie 218 tysięcy złotych. Tak więc podatek odprowadzany za oczyszczalnie ścieków, budynki, budowle i grunty wyniesie ponad 425 tysięcy złotych. Dokonując takiej analizy kosztów, dokonaliśmy również porównania, jak kształtowałby się ten podatek, gdyby oczyszczalnia znajdowała się na terenie miasta Dęblin. I proszę sobie wyobrazić, że przyjmując te same kryteria, czyli stawki opłat na dzień dzisiejszy, podatek, który spółka wprowadzała do gminy miasta Dęblin, byłby o prawie 7 tysięcy w skali roku niższy niż do gminy Stężyca. Wynęło to by bardzo korzystnie oczywiście na kształtowanie się kosztów działalności spółki, w tym również kosztów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Następna sprawa jest taka, że koszty podatku znacznie przewyższają przychody z przyjęcia ścieków od gminy Stężyca. Podatek wynosi ponad 200 tysięcy, tak jak już w skali roku, natomiast przychody z przyjęcia ścieków z gminy Stężyca odpowiednio, może na przestrzeni lat 2014 do 2018, kształtowały się od 90 kilku tysięcy złotych i ubiegły rok zamknął się przychodem 164 tysiące złotych. W roku bieżącym sprzedaż ta znacznie wzrosła i będzie to zapewne pierwszy rok, kiedy przychód z przyjęcia oczyszczonych ścieków przez oczyszczalnię będzie wyższy niż odprowadzany podatek do gminy Stężyca. Także tutaj, jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną i zasadność, to koszty, które ponosimy w tej chwili i ponoszone są w związku z pozostawaniem zakładu oczyszczania ścieków na terenie gminy Stężyca, powodują dużo wyższe obciążenie kosztami tej działalności, niż gdyby to miało miejsce w przypadku miasta Dęblin, które dofinansowuje i które odpowiada za funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Dlatego też jak najbardziej z punktu ekonomicznego zasadne jest przesunięcie granic i zlokalizowanie, tak żeby oczyszczalnia ścieków była zlokalizowana na terenie miasta Dęblin. Jeżeli chodzi o stawki opłat, opłata za odbiór ścieków z terenu gminy Stężyca wynosi 3,85 zł za metr sześcienny ścieków netto. Jest to cena hurtowa, ponieważ takie obowiązują przepisy i jest ona określana, kalkulowana na podstawie ponoszonych kosztów. Oczyszczenia ścieków na oczyszczalni nie może być
rozliczana w sposób dowolny, ponieważ w innym przypadku zakład by był narażony na zarzut stosowania praktyk monopolistycznych. I mimo, że gmina Strążyce nie inwestuje, nie pokrywa żadnych kosztów modernizacji oraz zmian wymaganych prawem, ponosi również analogiczne koszty jak mieszkańcy Drwina, jeżeli chodzi o samo oczyszczenie ścieków w obiekcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Kowalski. Szanowni Państwo, ja wypowiadałem się też na komisji, ale uważam, że wniosek nie uzyskał akceptacji na komisji. Powinniśmy trochę tak jakby spojrzeć na komisji głębiej i szerzej na tym tematem. O tym, czy należy dokonywać uchwałę, nie mam żadnych. Najmniejszych wątpliwości, jest to nasz obowiązek, jak mówiłem. Musimy tę uchwałę zainicjować i wszcząć procedurę, gdyż w tym momencie taka sytuacja jest ze szkodą dla miasta Dębi. Historia zamieszkła, nie będę tak się daleko wracał, ale ktoś kiedyś politycznie spowodował, że dla całego rejonu dawnego powstała ta oczyszczalnia ścieków właśnie na gruntach gminy Strężyca, a de facto tak naprawdę miały być podłączane wszystkie gminy z całego rejonu. Tak się stało, że niestety tylko my tą żabę dostaliśmy, tak powiem w cudzysłowie, do przełknięcia, bo później, jak się okazało po tych wszystkich latach przekształceniach systemowych, że my musimy do tej oczyszczalni pojedynczej podłączenie ją finansować, utrzymywać, inwestować. Cały czas to robimy z przerwy. Co kilka lat takie wszystkie inwestycje są i one podrażają na tak naprawdę wartość tej inwestycji, tak jak tu zostało powiedziane. Trzeba starać się te koszty tak jakby przekazywać w naszą stronę, a nie podkładać do Strężycy. I tutaj nie ma zdań. Ale znając jako człowiek doświadczony życiowo, wiem, że taka decyzja, jeżeli w ogóle dojdzie do skutku gdzieś tam wysoko, to będzie miała tylko i wyłącznie aspekt polityczny. Tam nikt nie będzie rozpatrywał, czy to ładnie wygląda, czy nieładnie wygląda, czy to jest zgodne z jakimś kulturą, nie kulturą, tylko będzie patrzył po prostu, kto tą sprawę popiera i kto za tą sprawę głosuje. I to będzie po prostu realistycznie. Dlatego ja czarno to widzę, ale jak mówię, nie chciałbym, żeby po prostu moje prognozy się w jakiś sposób miały wpływ na cokolwiek, po prostu, bo my musimy tą uchwałę podjąć. Tylko, ja tak powiem humorystycznie może, bo żeby powiedzieć, no nie wiem, czy nasz ten orzeł z tym budynkiem, który jest na godle, na herbach naszego miasta i Strężycy wygra. Nie chciałbym tak bardzo prosić tego czarnego budynka pod tym tenem, żeby on na nas się tak krzywo potem kopytkami przebierał. I uważam, że powinniśmy, tak jak to mówiłem kilka lat temu, kiedy to już ta sprawa była po raz pierwszy, skupić się na tym, co tak naprawdę słusznie nam się należy i powinno być nasze, czyli grunty, droga wyjazdowa i grunty pod oczyszczalnią ścieków. Chociaż niektórzy mówią, że taki balonik będzie śmiesznie wyglądał, ale jak się spojrzymy na tą mapę, Szanowni Państwo, to takie baloniki są dookoła. Ktoś kiedyś zatwierdzał te mapy dawno temu, kiedy powstawały granice gmin. I proszę Państwa, mamy peron kolejowy na naszej stacji, on jest w Strężycy. Ktoś tak kiedyś zatwierdził i tego nie wyprostował, mimo że stacja wtedy istniała, perony były. Ktoś po prostu tak te grunty podzielił, tak jak były właściciele tego. Następny balonik jest tutaj na Krukówce. Gmina Ryki ma taki sam balonik z gminą Strężyca, tam wyżej ponad powiększeni. Także nikt się tym nie przyjmuje. Jest dzielone tak, jak po prostu jest wniosek i ktoś, bo wniosek poparł, to ma lepsze przełożenie, ten wniosek wygrywa. Dlatego moja propozycja i wniosek jest tak jak na komisji, żeby zmienić załącznik numer 1 do projektu uchwały o zmianę obszaru proponowanego do przyłączenia na tereny znajdujące się bezpośrednio pod obiektem oczyszczalni ścieków i drogą dojazdową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy wnioskodawca chciałby się odnieść? Ja odniosłam się już do komisji, ale ponieważ został ponownie poruszony, to chciałabym też Państwu wyjaśnić, że faktem jest, że każda nasza decyzja zmierzająca do zmiany granic, czy będzie to sam teren oczyszczalni, czy też większy teren, który urbanistycznie wpisuje się w zagospodarowanie czy przestrzenne miasta, będzie wzbudzał uzasadnione niezadowolenie gminy Strążyca. Powiem, żadna z gmin na pewno nigdy nie będzie godziła się na to, aby zabierać jej część gruntów.
Natomiast wiem, proszę Państwa, tak jak też słusznie zostało powiedziane tutaj przez Pana Radnego i musimy rozpocząć tę procedurę z przyczyn czysto ekonomicznych i dla dobra Dęblina. Liczymy się z tym, że nie będzie to mile i przychylnie przyjęte przez gminę Starzyca, tym bardziej, że już dwa lata temu podchodziliśmy do tego tematu i z ówczesnym przewodniczącym Rady, panem Waldemarem Kowalskim, uczestniczyliśmy na sesji w gminie Starzyca, gdzie stanowisko już wówczas nie było przychylne. Natomiast nie oznacza to, że nie jesteśmy związani w swoich działaniach. My, zważając na dobro naszych mieszkańców, głównie powinniśmy myśleć o tym, aby i ekonomicznie, i gospodarczo, ale też społecznie zadziałać w tym kierunku i podjąć taką uchwałę w tym kształcie, w jakim ona została, proszę Państwa, przedstawiona. I granice, które stanowią załącznik numer 1 do tej uchwały, zostały, proszę Państwa, opracowane tak, jak wymaga cytowana przeze mnie wcześniej ustawa o samorządzie gminnym oraz rozporządzenie wykonawcze. Więc to uzasadnienie, a tu jest też i mapa, która ukazuje granice, musi zawierać takie ustalenie granic i taką zmianę, które zapewniają gminie terytorium możliwe jednorodnie ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, takby uwzględniający więzi też społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność do wykonywania zadań publicznych. I wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na tą mapę, a chodzi głównie o te działki, które przelegają do działek z oczyszczaniem ścieków, czyli po lewej stronie, jak idziemy w kierunku gminy Starzyca przy ulicy Mickiewicza, to w sposób naturalny, urbanistyczny i spójnie przylegający do tej ulicy powinny znaleźć się w mieście Dęblin. Bo mamy taką sytuację, że po prawej stronie ulicy Mickiewicza mamy działki gruntu, których adres wskazuje na przynależność do miasta Dęblin, one są przynależne miastu Dęblin, zaś po lewej stronie, na tej samej długości, mamy działki, których adres znajduje się w gminie Starzyca. Więc jeżeli dokonamy zmiany granic w proponowanym zakresie, uporządkujemy tutaj taką spójność terytorialną na tym obszarze, a jednocześnie przyłączymy oczyszczalnię ścieków, która w tym momencie ewidentnie nam się należy, bo tylko my, ja pamiętam od wielu lat, tylko miasto Dęblin modernizowało tą oczyszczalnię, bo rzeczywiście w wyniku zmian administracyjnych państwa Starzyca oczyszczalnie ścieków zawsze była przynależna miastu. Nikt z gmin poza Starzycą w tej części się do tej oczyszczalni nie podłączył, ale też jak słyszymy, gmina Starzyca nie ponosi kosztów związanych z modernizacją i nie ponosiła też wcześniej, bo były co najmniej 3 modernizacje oczyszczalni ścieków, za każdym razem robiło to miasto Dęblin. Dlatego i ta część powinna być wzięta pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o taką część zakreślenia jakby balonika na mapie, uważam, że ponieważ jednym z dokumentów jest opinia wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, która ma potwierdzić przebieg dotychczasowych granic oraz zmienionych granic, nie była pozytywna, bo taki balonik no, nie w sposób naturalny nie powinien określać granicy danej gminy. Powinno to się odbyć, tak jak mówię, pod względem pełnej spójności i społecznej, i gospodarczej. Stąd, czy wystąpimy o samą oczyszczalnię, czy też o te tereny przyległe do oczyszczalni, a znajdujące się w mieście Dęblin w tej chwili, niezadowolenie gminy Starzyca będzie takie samo, bo dosłownie każdy grunt, nawet oferta, każda z nich walczyła, więc my to rozumiemy. Natomiast ja mam nadzieję, że gmina Starzyca też nasze argumenty postara się zrozumieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy teraz do głosowania. W pierwszej kolejności będziemy głosować wniosek złożony przez pana radnego Waldemara Kopowskiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku złożonego przez pana radnego Waldemara Kopowskiego? Treść zmieni załącznik nr 1 do projektu uchwały o zmianę obszaru proponowanego do przyłączenia na tereny znajdujące się bezpośrednio pod obiektem oczyszczalni ścieków i drogą dojazdową. W
Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za był 1 głos, przeciw 12. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony. Teraz przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały złożonego przez burmistrza. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Dęblin oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za głosowało 13 radnych. Stwierdzam, że wniosek uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę Państwa, przystępujmy do punktu 7.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Proszę Panią Kierowną Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie projektu uchwały. Również Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Podjęcie tej uchwały, na podjęcie tej uchwały zobowiązuje nas zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym, iż zmieniły się zasady co do ustalania odpłatności za pobyt w schronisku odnośnie do osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, należy podjąć uchwałę w takim brzmieniu, w jakim przedstawiłam szanownym Państwu na komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej opinię. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych? Proszę nacisnąć przycisk zgodnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 8. Informacja przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w zakresie złożonych oświadczeń majątkowych. Pozwólcie Państwo, że będę czytał na siedząco. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Dęblin złożonych na początek kadencji oraz za rok 2018. Zgodnie z artykułem 24 punkt H ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radni Rady Miasta Dęblin zobowiązani byli do złożenia na moje ręce oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz do dnia 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Stosownie do treści artykułu 24 podpunkt H ustęp 6 powołanej ustawy przedstawiam informacje wynikające z analizy oświadczeń majątkowych radnych. Informuję, że wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych złożyli je w terminie, to jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz ponownie do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Najczęściej pojawiające się błędy przy składaniu oświadczeń majątkowych to: jedna osoba nie określiła przynależności wskazanych środków pieniężnych, dochodów i zobowiązania do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Jedna osoba podała inne kwoty dochodu z tytułu diety przewodniczącego zarządu osiedla. Jedna osoba nie podała nazwiska rodowego. Trzy osoby nie wykazały przychodu i dwie osoby dochodu z gospodarstwa rolnego. Trzy osoby nie wykazały w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto kredyty lub pożyczki, w tym jedna osoba nie wykazała w jakim banku i w jakiej walucie zaciągnięto kredyt. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zawartymi w oświadczeniach majątkowych osoby składające oświadczenia zostały pouczone o obowiązku dokładnego ich wypełnienia w latach następnych. Niniejszą informację przygotowano na podstawie analizy sporządzonej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Urząd Skarbowy w Rykach. W związku z wyeliminowaniem uchybień
W oświadczeniu rocznym Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie nie podejmował działań. Przypomina jednak o obowiązku rzetelnego wypełniania oświadczeń majątkowych. Urząd Skarbowy nie podjął żadnych szczególnych działań w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo panią burmistrz o zabranie głosu. Szanowni Państwo, informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza, sekretarza miasta, skarbnika miasta, pracowników wydających decyzje administracyjne, kierowników jednostek organizacyjnych oraz członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi złożony w 2019 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz miasta Dęblin dokonała analizy oświadczeń majątkowych pracowników wydających decyzje administracyjne, kierowników jednostek organizacyjnych i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi. Osoby te zobowiązane były do złożenia oświadczeń majątkowych pewnie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z artykułem 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych przedstawia Radzie Miasta informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je formalnie, nieprawidłowościach stwierdzonych, analizowanych oświadczeniem majątkowym wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenie i o działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Łącznie 24 osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2018 złożyły oświadczenia w terminie, to jest do 30 kwietnia 2019 roku. Czyli pierwsza informacja o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie. Takich osób nie było, które złożyły po terminie i w terminie złożyły wszystkie osoby, o których mowa w informacji. Jakie zostały te nieprawidłowości? Oświadczenie majątkowe złożone w terminie, w wyniku analizy oświadczeń majątkowych wykazano następujące nieprawidłowości. Jedna z osób wykazała przychód zamiast dochodu z tytułu zatrudnienia oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej. Jedna z osób podała przychód zamiast dochodu ze stosunku pracy. Kolejny z kierowników jednostek nie podał dochodu z tytułu zatrudnienia oraz błędnie wykazał adresy położenia nieruchomości w części B. Jedna z osób nie podała adresu położenia innych nieruchomości w części B. Jedna z osób nie wskazała miejsca położenia nieruchomości również w części B. Jedna z osób nie wykazała dochodu z gospodarstwa rolnego. Kolejna osoba nie wykazała dochodu z tytułu gospodarstwa rolnego. I trzecia osoba również nie wykazała dochodu z tytułu gospodarstwa rolnego. Jedna z osób błędnie podała adresy położenia nieruchomości oraz nie wykazała dochodu z gospodarstwa rolnego. Jedna z osób nieprawidłowo podała adres położenia nieruchomości. Jedna z osób nie podała nazwiska rodowego. Kolejna z osób nie wykazała dochodu z tytułu gospodarstwa rolnego. I kolejna z osób nieprawidłowo wskazała adresy położenia nieruchomości. Kolejna osoba nie wykazała adresu działki wymienionej w punkcie drugim podpunkt czwarty. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zawartymi w oświadczeniach majątkowych osoby składające zostały pouczone o obowiązku dokładnego ich wypełniania w latach następnych. Tu proszę Państwa, korzystając z tego, że jestem przy głosie, mam jeszcze obowiązek wynikający z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, u których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, przedstawić następującą informację. Nazwa i adres podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych to Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ulica Towarowa 2D w Dęblinie. Miejsce i rodzaj pracy. Teren miasta Dęblin, gminy Stężyca, prace porządkowe i prace związane z wywozem odpadów komunalnych. Liczba skazanych, którzy mogliby wykonywać te prace, to 35 osób. Liczba godzin w miesiącu pracy w przeliczeniu na jednego skazanego to jest 30. Dane pracownika odpowiedzialnego za zorganizowanie i kontrolowanie pracy to prezes zarządu MZGK spółka z o.o.
ten obowiązek zmniejszyć, proszę Państwa, spełniam oraz przesyłam taką informację do prezesa sądu rejonowego. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Przystępujemy do punktu 9. Zatwierdzenie protokołu 16 sesji Rady Miasta. Informuję, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnośnie protokołu 16 sesji. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za zatwierdzeniem protokołu 16 sesji Rady Miasta? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Przeciw. Kto się wstrzymał? Zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Zamykam punkt 9. Przystępujemy do punktu 10. Zamknięcie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 17. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo za uwagę.